Czasem sami na siebie kręcimy bat w tych mediach społecznościowych, pokazując siebie za bardzo idealne, pokazując siebie jako idealne mamy, albo pokazywać jakiś wyjątek swojego życia, kiedy czujesz się wspaniale i tak dalej, a za chwilę brak ci sił na, na, na wszystko. Zawód aktora to jest taki właśnie, że wiesz, no często masz tak właśnie ten przyczepiony uśmiech do twarzy. Odchodzi ci bliska osoba, musisz iść zagrać na scenę. Ja to przeżyłam i yy, trudno się potem podnieść.